Halo, halo, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich emocji. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a dzisiejszy mecz skomentuję w znakomitym towarzystwie Jacka Laskowskiego. Za chwilę będziemy świadkami startu ligi weekendowej. Czuję, że ten mecz warto będzie nagrywać, Jacku. Zaczynamy kolejną przygodę z ligą weekendową mistrzostw FIFA Ultimate Team. Jak zwykle czekają nas olbrzymie emocje i ogromna dawka piłki na wysokim poziomie. Wszyscy wiedzą, że te rozgrywki pozwalają drużynom i zawodnikom wypłynąć na szerokie wody. Lukas! No, pokazał cały swój kunszt bramkarski. Bramkarz mocno i daleko wybija. Nie wiem, czy to zagranie zasługiwało na jakąkolwiek inną decyzję arbitra. Żółta kartka i mamy chwilową przerwę w grze. Tak, to dobra decyzja. Zawodnik próbował wykorzystać przewagę i było to stanowczo niesportowe zachowanie. Teraz może się to zemścić na jego drużynie. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Werner! Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Lukas. Pierwszy raz zagra tutaj dzisiaj nowy środkowy obrońca. Wydaje się, że to solidne wzmocnienie linii defensywy, która ostatnio nie była takim monolitem. W mojej ocenie dokonali naprawdę dobrego zakupu. Lukas! Ach, nie trafił! Niedużo teraz zabrakło. Tak, chciał pokonać bramkarza technicznym strzałem, zmieścić piłkę tuż przy słupku, ale minimalnie się przeliczył. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Jest dobrze. Florian Kainz! No, prosto w zawodnika z pola. Sidibe. Lukas. No i strata piłki. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Seydorf. Dobre podanie, minęło linię obrony. Lautaro Martinez. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Uff, co za interwencja. Bramkarz stanął na wysokości zadania. Dzięki niemu wciąż mają remis. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Ezequiel Palacios. Świetny przegląd pola. Ma sporo możliwości. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! Tak, tu był spalony. Sędzia podnosi chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Nathan Ake. Paul Pogba. Sidibe. Bruno Fernandes. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Pusta bramka. No tak, sami Państwo widzieliście. Po takim uderzeniu nie może nawet powiedzieć, że było blisko. Tę główkę oczywiście odnotujemy w statystyce strzałów, ale trudno mówić o jakimkolwiek realnym zagrożeniu. Natomiast zawodnik może się Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Werner. Gol! No i mamy 1-0. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się to dramaturgii spotkania. Co może dać jedna udana indywidualna akcja? Widzimy, jaka moc drzemie w takich zrywach. Był nie do zatrzymania. Miał miejsce, czas i niezdecydowanych oponentów, którzy nie zdołali go zatrzymać. Ależ przeczytał to jak profesor. Ciekawe, jak to rozwiąże. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Dobrze, skrzydłem. Może dogrywać. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Kolarow. Paul Pogba. Lukas. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści, decyzja zgodna z duchem gry. Ach, teraz znakomity przechwyt.
I tak oto tracą piłkę. Bruno Fernandes. Lucas. Bruno Fernandes. Pole karne, będzie ciężko. Blisko pole karne. Lautaro Martinez. Lautaro. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Bramkarz spokojnie teraz to bez problemów łapie, ale jeszcze przed chwilą było niebezpiecznie. Tak jest, brawa za czujność. Koulibaly. Sidibe. Akcja skrzydłem. Bardzo ładne podanie, piłka za plecy obrońców. No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Lukas. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Werner. Mares. Skuteczna interwencja i piłka wybita na rzut rożny. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Można dyskutować, czy słusznie został odgwizdany spalony. Allan. Roberto Firmino. Pogba. Sidibe. Paul Pogba. Lucas Moura. Riyad Mahrez. Seydorf. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1-0. Piłkarze rozpoczęli drugą połowę. Zostało nam 45 minut inauguracyjnego spotkania Ligi Weekendowej. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Piłka w rękach bramkarza. Paul Pogba. Podanie na skrzydło. Do kolegów w polu karnym. Ależ to była fantastyczna obrona. Z rogu w pole karne. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Dali radę wybić, ale znowu przy piłce rywale. Niestety strata piłki. No i kolejne jego dobre podanie. Szansa, może coś z tego będzie. Nie udało się wyjaśnić sytuacji. Z tego wciąż coś może być. Martinez. Ma teraz miejsce na skrzydle. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Ma trochę miejsca na skrzydle. Kolarow. Roberto Firmino. Zagrywa do tyłu, do kolegi.
Berner. Podanie w szesnastkę, w stronę kolegów. Oj, zupełnie nie wyszła mu ta główka. Niestety, czy to źle się wybił, czy nie trafił odpowiednio głową. W każdym razie posłał piłkę nie tam, gdzie planował. Kolarow. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Ma miejsce na skrzydle. Sadio. Dobrze, przebił się. Ojej, nie trafia. Jednak nie ma bramki. Tu powinien być już remis. Nie ma żadnej wymówki. Na tym poziomie takie sytuacje się wykorzystuje. Martinez. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Werner! Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Mané. Allan. Gwizdek i mamy rzut wolny. Roberto Firmino. Roberto Firmino! Wyciągnięty jak struna, sięgnął piłki. Piłka dośrodkowana z rogu. Doskonała interwencja po tym strzale. Piłka zagrana po skrzydle. Spróbują teraz szeroko. Alan. Roberto Firmino. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Lukas. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Mija. Szansa! No i bramka! Cisnęli właściwie całym zespołem i proszę bardzo, wysoki pressing się opłacił. Wymuszenie na przeciwniku błędu było tylko kwestią czasu. A po błędzie znakomicie wykorzystany prezent. Nie, nie prezent. Zasłużyli sobie. Brawo za determinację i skuteczność. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. Nedwy przy piłce. Ezequiel Palacios. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Nieco głębiej pokazuje się do gry. Timo Werner. Martinez. Uff, co za interwencja. Lukas. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Nedwy przy piłce. Berner. Ma wsparcie partnerów. Wybijają teraz do przodu. Timo Werner. Lautaro Martinez! Tak jest! Gol! Prowadzą w samej końcówce! Tak się powinno grać do końca, dopóki sędzia nie zagwizdze! Radość kibiców, ale i wśród zawodników widać jakby więcej chęci do gry po tej bramce! Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Dobre podanie, minęło linię obrony. Werner! Gol! Jest piłka!
w siatce, brawo! Fantastycznie dzisiaj grają. Kolejny gol, ich przewaga nad rywalami jeszcze się powiększa. No, jak utrzymają takie tempo zdobywania goli, może być ciekawie. Zobaczymy, na razie dwie szybkie bramki. 3-1, taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Firmino wciąż utrzymuje się przy piłce. Nedved. Werner. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Świetny przegląd pola. Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Niewiele brakowało, ale jednak słupek. Piłka z powrotem w grze. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Bruno Fernandes. Roberto Firmino. Lucas. Idzie do przodu. Sadio Mane. Zdecydował się na strzał. Nie, nie będzie z tego bramki. Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie. Słaby mecz i słabe